twoje komórki próbują zeżreć tusz, który tatuator umieścił w twojej skórze. Po poprzednich filmach o tatuażach już wiesz, że tatuaż zrywa pierwszą warstwę skóry, a raczej zrywają igły maszynki, ponieważ ona szybko się regeneruje i tusz by się w niej nie utrzymał. Dlatego ten tusz zostaje wniesiony do drugiej warstwy i już w niej zostaje. Tylko co dzieje się, gdy już się tam dostanie? Pamiętasz też pewnie, że zdarcie pierwszej warstwy skóry to tak naprawdę uraz, w wyniku którego powstaje rana. A jeśli powstaje rana, to co dzieje się w organizmie? Dokładnie. Uruchamia się proces regeneracji, a podczas niego przez całe ciało wędrują odpowiednie komórki. Niektóre odpowiadają za odtworzenie zniszczonej struktury, inne z kolei atakują ciało obce. I właśnie tusz jest traktowany przez nasz organizm jako takie ciało obce. Kiedy ciało tylko wykryje ten tusz, wysyła w odpowiednie miejsca makrofagi. Makrofagi to taki zespół szybkiego reagowania w naszym ciele. Te komórki podczas infekcji zżerają drobnoustroje krążące po organizmie. I dokładnie to samo próbują zrobić z tuszem, jednak jego drobinki są dla nich zbyt duże. Nie za bardzo mają się gdzie ruszyć, bo już dotarły na miejsce, więc zwyczajnie zostają tam na stałe. I to właśnie to jest ten kolor, który widać pod naskórkiem. To nie same drobinki tuszu, tylko komórki, które go pochłonęły. Nieźle, co? Ale to ma i drugie dno. Komórki, które nażarły się tuszu, z biegiem lat potrafią się delikatnie przemieszczać. Dzieje się to przez naturalne procesy starzenia. Jeśli skóra staje się z wiekiem obwisła, linia tatuażu może ulec zmianie, a i sam tusz wydaje się również blaknąć. Według niektórych badań ma to związek z obumieraniem komórek, które go pochłonęły. Już niedługo po wykonaniu dziary mogą się przemieszczać do wewnątrz ciała, a gdy dostaną się do krwiobiegu, najczęściej po prostu są wydalane razem z niepożądanym ciałem obcym, czyli z tuszem. Podobnie ma się sprawa z usuwaniem tatuaży. Jeśli usuwasz go laserem, tuż po takich zabiegach po prostu przebije się i wydalisz go razem z moczem. Inne badania sugerują natomiast, że ogromne znaczenie dla wyblaknięcia mają procesy związane z wystawieniem skóry na działanie słońca, czyli promienie UV. Dlatego też po zagojeniu tatuażu najlepiej opalać się jak najkrócej, a przy tym zawsze używać blokera o wysokiej wartości, minimum 50 SPF. I to oczywiście prawda, ponieważ niejedna osoba zauważyła zmianę koloru czy jego blaknięcie nawet po krótkim wystawieniu dziary na działanie słońca, bez zastosowania kremu do opalania. Jednak co z naturalnym, poprawnym procesem regeneracji skóry po wykonaniu tatuażu? Jeśli tusz został dobrze naniesiony, nie za głęboko, nie za płytko, to normalne, że podczas pierwszych dni gojenia pojawia się taka charakterystyczna maź, zazwyczaj w kolorach odpowiadających tym z dziary. To drobinki tuszu, które zostały w resztkach wierzchniej warstwy skóry. I taka rzecz nie powinna Cię kompletnie martwić. Oczywiście, jeśli występowanie nie przekracza 3 dni i o ile nie masz przewlekłej choroby, która może wpływać na procesy gojenia. Najlepiej zapytaj o radę Twojego tatuatora, ale nie powinieneś stosować kremów wspomagających gojenie do momentu, kiedy wspomniana maź wydziela się z rany. Kiedy przestanie, wtedy nie należy z kolei dopuścić do przesuszenia tatuowanego miejsca, dlatego warto natłuszczać je specjalnym preparatem, jak na przykład Easy Tattoo. Bardziej popularny Bepanthen po pierwsze szybko się wchłania, a po drugie nie nawilża dziary aż tak dobrze. Sam też zauważyłem, że preparat działał znacznie lepiej, porządnie natłuszczał dziarę na parę godzin, a do tego był bardzo wydajny, bo jeden pojemniczek preparatu wystarczył mi na tyle co mniej więcej 2 średnie tubki Bepanthenu. Kiedy już minie pierwsze kilka dni gojenia, zauważysz odpadanie kolorowych fragmentów skóry. To też normalny proces. Twoje ciało zrzuca resztki uszkodzonego naskórka. Zauważysz na pewno, że fragmenty są kolorowe, a to dlatego, że zostały w nich drobinki tuszu. Nie wpływa to na samą dziarę i nie powinno Cię to kompletnie martwić. Za to zmartwić Cię może lekkie wyblaknięcie tatuażu już po jego wygojeniu. Nie wygląda tak kolorowo i intensywnie jak chwilę po zrobieniu, prawda? To również normalne i nie musisz się obawiać złego wykonania dziary. Pomyśl tak, skoro już wiesz, że tuż zostaje w komórkach drugiej warstwy skóry, a nad nią regeneruje się naskórek, to przecież normalne, że ta pierwsza warstwa przykryje drugą. I to właśnie twój naturalny kolor skóry zdeterminuje, jak bardzo zmieni się intensywność i kolorystyka dziary po jej zagojeniu. To trochę tak, jakby nałożyć na czarny rysunek cienką warstwę białego kremu. Też zmieni kolor.
z tą różnicą, że naskórek zostanie tam na stałe. Jeśli spodobał Ci się ten film albo poprzednie, daj łapkę w górę, obejrzyj poprzednie filmy z serii o tatuażach. Daj znać w komentarzu, czy chcesz usłyszeć o czymś konkretnym dotyczącym dziar. Albo zadaj pytanie, jeśli coś Cię interesuje. Postaram się pomóc. Zostaw też suba i kliknij w dzwoneczek, a nie przegapisz żadnego kolejnego filmu na moim kanale. Dzięki za dzisiaj i do następnego piątku. Siema!